Hello guys, it is I. Właśnie pękły mi słuchawki, już kupiłem nowe, bo to są takie mega średniowieczne. Okej, okay. I'm searching for your books. Gdzieś tu są, gdzieś tu są. Okej. Okay. Witam was na kolejnej lekcji. Słuchajcie, przypominam, najpierw robimy to co na YouTube, a później łączymy się ze mną na Teamsie i omawiamy to, co zostało już zrobione. So, first, please open your books on page 16. I teraz nie pamiętam, czy my zrobiliśmy siódme, czy nie. Chyba wydaje mi się, że zrobiliśmy tak. Słuchajcie, na stronie 15 mamy 5 zadanek, a później tylko 2 w ćwiczeniach, więc zrobimy sobie to szybko teraz. Będzie to speaking, więc głównie chodzi o mówienie, więc chciałbym, żebyście też próbowali, mimo iż się nie widzimy. So, page 15. Where is your junior? No, Teen Explorer 7. Where is it? Here. Exercise number one. Answer these questions. One. Do you like meeting new people or do you like being with your family more? Why? Good question. So, I think I like meeting new people more because I don't have a very close relation with my family. So meeting new people, it is a good option to have people to talk to. Możecie postarać się odpowiedzieć na to pytanie. Co wolicie właśnie? Do you like talking about yourself or listening to others more? Why? So I like talking about myself because I have got many funny and amazing stories, and sometimes when I listen to others, I feel bored. Who do you talk to when you are away from your family and why? So I usually talk to my friends. I have got 3 great friends. And we can talk about everything, so when I'm not at home, I can always call or write to them. Ok, no i to są takie pytania, które na rozgrzewkę można zadać i można na nie spróbować odpowiedzieć. Read a conversation between two teachers, Selena and Mark. Where are they? I teraz słuchajcie, na podstawie dialogu mamy stwierdzić, gdzie znajdują się te osoby i takie też zadanie będzie na egzaminie. Mark, what are the children doing? Tina is doing yoga in the garden and John is playing table tennis. The rest are running around outside. Really? They usually play chess in the evening. Yes, I know, they are keen on playing it. What do you like doing in your free time? You know, I'm interested in creative activities. What are your hobbies? I love baking. Some people think it's boring, but I'm really into it. How about baking something together tonight? Great idea! Let's ask the kids to join in. After all, they are crazy about eating sweets. We don't usually cook together on school trips. I know, but let's do it today. I słuchajcie, gdzie oni się znajdują? Rozmawiają o różnych rzeczach, wymienione są różne miejsca typu ogród, na zewnątrz, ale wszystko to dotyczy dzieci. Natomiast kwintesencją jest końcówka, gdzie jest napisane, uwaga, they are on a school trip, czyli w przedostatniej linijce. Są po prostu na wycieczce szkolnej. Exercise 3. Read the conversation again in your notebook. List all the activities that the kids are interested in. Czyli teraz tak. Czym interesują się dzieci na tej wycieczce szkolnej? So, Mark, what are the children doing? Tina is doing yoga. So, yoga. In the garden. And John is playing table tennis. So, table tennis.
The rest are running around outside. So, running. Really, they usually play chess in the evening. Yes, I know, they are keen on playing it. Czyli chess. Czyli mamy takie jakby sporty, no i oczywiście źle, bo trzeba całe doing yoga, playing table tennis, playing chess, eating... Oh, sorry, eating sweets, czyli running nie wzięli pod uwagę. Ale to też jest dobre, więc po prostu za mało kratek i wybrali eating sweets. Dlatego, że na końcu jest napisane, że are crazy, są zwariowani na punkcie jedzenia słodyczy. Tak więc słuchajcie, wyszukiwanie najważniejszych elementów w tekście jest bardzo ważne. Musicie się zawsze skupić na tym, o co pytamy i wtedy łatwiej jest to odnaleźć. Ok, we have got phrasebook, expressing likes and interests. Jeżeli chcemy wyrazić, że coś lubimy robić, coś fajnego mamy na myśli albo czymś się interesujemy, to możemy powiedzieć I can't stop, I'm keen on, I'm interested in, I'm not crazy about, what are you into, what are you keen on, what are you interested in, I love, I like, I enjoy. Natomiast jeżeli chcemy komuś coś zasugerować, możemy powiedzieć let's, albo how about, what about. I w ten sposób możemy ładnie, pięknie opisać siebie, opisać swoje zainteresowania, a także zachęcić do tego, by ktoś się do nas w różnych czynnościach dołączył. Ok, so let's do number four. Listen to the dialogue and repeat it, and then act it out, changing the words in the box. Use the words in the dialogue word box. We have got dialogue word box. Go hiking, go sailing, do athletics, go cycling, do gardening, go to the beach, go skateboarding, do karate, sometimes, always, often, exciting, relaxing, incredible. Tak więc słuchajcie, mamy zamienić to, co jest pogrubione, ale najpierw posłuchać i powtórzyć. Track 17. How about doing yoga this weekend? How about doing yoga this weekend? Great idea. I love doing yoga. Great idea. I love doing yoga. Really? I'm keen on it too. Really? I'm keen on it too. How often do you do it? How often do you do it? Well, I usually do it after school or at weekends. Well, I usually do it after school or at weekends. What else are you into? What else are you into? I'm crazy about hiking. I'm crazy about hiking. It's fantastic. It's fantastic. I can't stop doing it. I can't stop doing it. Tak więc słuchajcie, jest magiczny sposób na zrobienie prostego dialogu według siebie. Macie tam na dole dialogue word box i spróbujmy. Na przykład. How about going hiking this weekend? Great idea, I love going hiking. Really, I'm keen on it too. How often do you do it? Well, I sometimes do it after school or at weekends. What else are you into? I'm crazy about doing athletics. It's incredible. I can't stop doing it. Więc pamiętajcie, jak będzie coś takiego, że będziecie mieli do napisania dialog i do nauczenia się na pamięć, a myślę, żeby było, gdyby nie to zdalne nauczanie, bo w Wałdowie często mają takie dialogi, znaczy często aż raz na razie. Tak więc będzie trzeba na podstawie tego dialogu napisać swój i pozmieniać coś, żeby nie było identycznie, żebym wiedział, że potraficie stworzyć coś takiego. I mamy zadanie piąte, słuchajcie. I to będzie zadanie, które będzie dla chętnych. Jeżeli będzie zrobione tak po prostu, to będzie na plusa. Jeżeli będzie z tego arcydzieło, to mogę dać szóstkę. Zadanie piąte to jest właśnie to, które było zadane ostatnio podobne w Wałdowie,
ale Wam zadam w następnym dziale. Make a dialogue between the people in the picture about their interests. Act out the dialogue in front of the class. Tak więc słuchajcie, fajnie by było, jakbyście wyrobili się w ciągu tygodnia z tym zadaniem. Macie tutaj dwie osoby na obrazku i trzeba stworzyć jakiś dialog związany z ich zainteresowaniami. Można zrobić dokładnie taki, jak jest u góry w zadaniu czwartym, z tym, że trzeba zmienić wszystkie czarne, pogrubione słowa. I macie też tutaj ideas focus, które mogą Wam pomóc, a mogą po prostu być zwykłymi pytaniami do Was, żeby rozwinąć umiejętność mówienia. Is it a good idea when a family has the same hobby? Why not? So, I think it is a good idea because when people in one family have got the same hobby, they can spend more time together. They can do creative things and they can enjoy being with each other. And do you often see your cousins, aunts, uncles and grandparents? Why not? So, I don't see my grandparents because they died. I don't often see my cousins, aunts and uncles because I don't have contact with them. So, I think from my closest family, I meet and talk with my sister, nephew and father. So these are the persons who I have contact with. Ok, tak więc słuchajcie, zadanie piąte to jest na plusika. Na razie tylko napiszcie ten dialog. Jeżeli byście chcieli, możecie nagrać się na Vocaru. Ja chyba z Wami nie miałem, więc Vocaru, słuchajcie, to jest takie coś. O Jezu, Vocaru. Już nie pamiętam, czy Wam tłumaczyłem, bo już tylu klasom to tłumaczyłem, że już sam nie wiem. Tak więc uwaga, najpierw ładnie, pięknie klikamy to. Mówimy coś tam, czyli na przykład dialog, druga osoba odpowiada, możecie zaangażować kogoś z rodziny albo być dwiema osobami. Wtedy stop, save and share, kopiujecie link, który się pojawi i wysyłacie mi na przykład przez Messenger, Teamsa albo na przykład e-dziennik. Tak więc do dzieła, zróbcie piąte, będzie dobrze, to jest dla chętnych póki co, na razie jeszcze nie zadręczam, ale niedługo z tym zadręczaniem trochę wystartujemy. Ok, and let's open our workbooks on page 12. Weź, Bobek, wyjdź, bo mi zasłaniasz, idzie z cold. Jest to cold. Weź, wyjdź, albo wyjdź. Ok. Page 12. No i teraz idzie. A nie, muszę i tak włączyć. Okej, okay, do ćwiczenia. Do ćwiczenia PL. A nie, to nie będzie Ci się potrzebne. Okej, okay. So let's open our workbooks. Tylko ćwiczenia otwieramy i mamy dwa zadanka do zrobienia, które też pomogą Wam tworzyć dialogi. So, first is Teen Explorer 7, klasa 7 Z, and let's do it. Exercise 3. Przeczytaj dialog między Kate i jej nową koleżanką z klasy Jane. Uzupełnij go wyrażeniami z ramki. Hi, are you from? I tu musi być coś typu skąd, skoro odpowiedź jest I'm from Great Britain. So, where are you from? Wow, that's fantastic. Going to Wales on a class trip. I teraz co? Tylko jedno wyrażenie pasuje jako początek zdania. How about?
How about going to Wales on a class trip? No, a ona zachwycona, bo to wtedy krzyknie jej Great idea! A co powiesz na wyruszenie na wycieczkę szkolną do Walii? Great idea! Ok. Jane, what are you? I ona mówi, że climbing, czyli czym się interesujesz? What are you interested in? What are you interested in? I'm, i teraz, żeby nie powtórzyło się interested, tym bardziej, że nie ma tam in, tylko on, no to możemy użyć synonim, czyli I'm keen on climbing, but I'm not about creative activities. I nie jestem jaka. Zwariowana na ich punkcie. So crazy. I climbing too. Czyli jeżeli też, to znaczy, że ona musi jakiś pozytywny aspekt wnieść w tę rozmowę, czyli love. Uwielbiam też wspinaczkę. I teraz jest propozycja, a propozycja po angielsku to jest let's, czyli zróbmy coś. Let's go together one day. I would love to. Właśnie słyszę, że koty włączyły telewizor i oglądają rozgrywki Lola. To jest hit. Wow. I have got very intelligent cats. Or creepy. Ok, and the last is for. Wyobraź sobie, że do twojej klasy dochodzi nowa osoba. O co ją zapytasz? Dokończ zdanie w dialogu, przeprowadź rozmowę w klasie. Hi. I znowu I'm from, czyli where are you from? Skąd jesteś? Hi, where are you from? No i na przykład ona może być skądkolwiek. I'm from Bulgaria. Byłem ostatnio w Bułgarii, no to ona też będzie z Bułgarii, ta osoba. I'm from Bulgaria. Oczywiście możecie napisać cokolwiek macie ochotę. Do you, czyli czy interesujesz się czymś? Do you, albo jeszcze coś innego. Yes, I do the class. O, czy lubisz naszą klasę? Do you lubić, like our class? Do you like our class? Yes, I do. The class is great. Ok. I teraz czym się interesujesz na przykład? What are you? I interesować się interested in. What are you interested in? Okay, I'm keen on singing. I do it every day. I teraz mamy się zapytać na przykład... I like it because everything else is boring. Dlaczego to lubisz? I musi być posiłkowy do. Why do you like it? Why do you like it? Dlaczego lubisz to śpiewanie tak bardzo? I like it because everything else is boring. When I sing, however, I feel incredible. Okay. I teraz coś scan. Ale to za chwilę, bo muszę się połączyć na Teamsie. Zaraz wracam do Was. Pomyślcie nad 6, 7, 8. Ok. And we have got number 6. Can you? Czy możesz? Czy ktoś z Was wpadł na pomysł, co tam może być? A ona mówi, I'm afraid, czyli obawiam się, but I can't visit you tomorrow.
Na przykład, can you come to my place? Czy możesz mnie odwiedzić u mnie? Can you come to my place? Czy możesz przyjść do mnie? I'm afraid I can't. Jeżeli ona mówi, że się obawia, to oznacza, że musi być coś zaprzeczające, czyli I can't, no niestety nie mogę, no bo na przykład, nie wiem, jedzie do babci. But I can visit you tomorrow. No, great idea, świetny pomysł. Okay, see you then. Tak więc, słuchajcie, mamy ten speaking jako tako zrobione. Na następnej lekcji zajmiemy się dalszą częścią słownictwa, później jeszcze gramatyka. Thank you very much for your attention. I wish you all the best. Have a nice day and rest. Odpoczywajcie, jutro macie wolne i do zobaczenia na Teamsie niebawem. Bye bye.